posiedzenie sesji. Panie Łukaszu, proszę o odczytanie poprawki. Może powstać jakiś tworzec autobusowy.
wcześniej w poprzedniej kadencji pamiętam, to by miał być obsługiwać komunikację pod miejską. No, ale to jest sprawa powodu. Pani Garbiński. Projekt Centrum Kongresowego i, że tak powiem, okolic, jak to ma wyglądać. I przypominam sobie, że tam były przystanki końcowe, początkowe autobusów, które wtedy akurat 124 tam nie jeździło, ale na pewno 112. 112 i 162. Dokładnie te dwa autobusy. 412. Pozostałe jeszcze wówczas tam nie jeździły, więc wiem, że to było tam w planach, myśmy to opiniowali. Natomiast, o ile Państwo nie wiem, czytacie to gazety, to do końca 2014 roku muszą być wyrobione przez wszelkie przekładki mediów i komunikacja, która ma dojrzewać całe centrum, czyli prawdopodobnie również muszą być tam już zaprojektowane jeden przystanki końcowe i początkowe, czyli tak zwana węzła dla tych autobusów, które w tej chwili się zatrzymują w miejscu. Tą poprawkę bardzo, czy oni ewentualnie nie będą w stanie wykorzystać tej poprawki do jakiejś do dworca, bo Słuchaj, ja myślałem, że zdjęcie... Przygotowałam wodę, ale... Tak, że Turcza wtedy było, gdyby tam... Znaleźliście
słabo pamięci. Dziękuję bardzo za wspólne. Rada. Była stosowna.